Tak bardzo chciałem być w tym dniu sam. Chociaż chwilę. Te kilka kilometrów od Krakowa, prosto ze szpitala do tego miejsca, do sanktuarium Matki Bożej Szkaplarznej. Tak jak powiedziałem tu przy tym obrazie Maryi, że gdy cierpimy, gdzie jest ciężko, źle, idziemy do Matki. To naturalne. Idziemy do Matki prosić o jej opiekę. Wiele ją prosimy. I również ja w tej prośbie, w tej Eucharystii, przede wszystkim za tatę, aby szczęśliwie udała się operacja. Pewnie niełatwa, bo ta operacja, która się rozpocznie dzisiaj, to znaczy powinna się rozpocząć przed południem w piątek, gdy teraz oglądacie niektórzy z Was na portalu tę moją wypowiedź. Proszę Was o modlitwę w intencji mojego taty. Operacja powinna potrwać kilka godzin. Serce bardzo mało dokrwione, w zasadzie bardzo uszkodzone. Lekarz mówił, że to ostatnia taka szansa, żeby jeszcze mógł trochę pożyć. To jest trudne, kochani moi, gdy słyszymy takie słowa, ale cierpimy razem z bliskimi, kiedy oni cierpią. I wszystko to chcemy ofiarować Jezusowi, prosząc Go, ale mówiąc: Twoja wola, Panie, Twoja wola niech się stanie. Święty Rafale Kalinowski, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, Święty Janie Pawle II, Święty Ojcze Szarbelu, wstawcie się. Proszę Was z całego serca. Już wiele razy o to prosiłem, ale raz jeszcze. Pamiętajcie o modlitwie w intencji mojego taty. Ale też w intencji tych cierpiących, chorych. Tylu ich widziałem przez te dni również w krakowskim szpitalu. Tylu widzę codziennie w zasadzie. Wielu, którzy szukają u Pana Boga łaski, ale też i uzdrowienia. Prośmy nieustannie. Cari fratelli sorelle, come vedete mi trovo in questo paese, Cerna, 30 km da Cracovia, dove c'è veramente miracoloso quadro della Madonna del Carmine. Come ho detto, vicino alla Madonna, veniamo sempre davanti alla mamma quando abbiamo bisogno, quando soffriamo, quando veramente nel nostro cuore c'è la sofferenza. Io sono venuto oggi in questo giorno, oggi festa grande in Polonia, Corpus Domini, giorno libero, tutto chiuso, negozi, famiglie insieme partecipano, le processioni. Io sono venuto da solo qui, volevo essere da solo, per chiedere Maria per mio padre, per chiedere l'aiuto nella sofferenza. Ma vi raccomando, pregate per mio papà, per me, soprattutto oggi, parlo di venerdì 16, perché oggi probabilmente ci sarà questo intervento sul cuore per diverse ore. I medici mi hanno detto che il cuore è molto, diciamo, malato, quasi difficoltà a sangue di circolare. Allora l'intervento durerà un po', ma io vi chiedo, ricordate nella preghiera mio papà, e vi affido tutti alla nostra Madre Santissima e tutti i santi carmelitani.
santuario della Madonna del Carmine, a Czerna. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej koło Krzeszowic. San Raffaele Kalinowski. Święty Rafał Kalinowski, to jego kaplica. In questo santuario ci sono i carmelitani scalzi, ma anche c'è qui dentro santuario la tomba di San Raffaele Kalinowski. Per tanti anni ha vissuto in Siberia, in questo monastero, diciamo, dei carmelitani. Ci sono anche giovani, perché qui c'è anche il noviziato, è luogo per i novizi. Noi teraz jesteśmy w tym pięknym sanktuarium koło Krzeszowic Ojców Karmelitów Bosych. Tutaj znajduje się obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ale też również i grób świętego Rafała Kalinowskiego. W tym miejscu też są również i młodzi zakonnicy, bo nie jest tutaj nowicjat. I raczej udzielić przebaczenia.